Witam, ja jestem Sebastian. W tym odcinku odpakujemy sobie te dwie paczki, w których znajduje się mnóstwo drobnych części elektronicznych i narzędzi. Nie ma tu gotowych urządzeń z kategorii elektroniki konsumenckiej, a zamiast tego są części i materiały do złożenia takich rzeczy samemu. Nie będę pokazywał poszczególnych rzeczy do aparatu w ten sposób, bo mam obiektyw z długą ogniskową i te części są zbyt małe, by je było dobrze widać z dużej odległości. Dlatego po wyciągnięciu z pudełka każdej części będzie pokazane ujęcie, gdzie będzie widać tylko tą część na cały ekran. W ten sposób będziesz miał szansę wyraźnie zobaczyć każdą część, nawet taką o wielkości centymetra kwadratowego. Tak, są tutaj takie małe. Ten film powstał dzięki zbiórce crowdfundingowej prowadzonej od 21 stycznia. Nie byłoby tego wszystkiego bez ludzi, którzy dorzucili coś od siebie na zbiórkę. Dlatego teraz wymienię ich wszystkich. Kevin, Topidrut, Seba Games, Adamber, Repix, How to Extreme, Dirox, Shosti TV, Leksiu, Kill for Skill. Dziękuję Wam. Zaczniemy sobie od tego większego pudełka. Tak, może bokiem będzie najlepiej widoczne. Pierwsze, co tu jest na samej górze, to jest pistolet do kleju na gorąco. Taki dość tani, jakiś chiński, plastikowy, na klej średnicy 11 mm. Tak, chiński, plastikowy, ale powinien być wystarczający. W zestawie są dwa takie krótkie patyki kleju. No jak jest pistolet do kleju na gorąco, to muszą być też patyki kleju do niego, że klej do pistoletu na gorąco. I one są ciekawe pakowane w osobne worki, w sensie zamówiłem 5 patyków i one zmieściłyby się do jakiegoś jednego większego worka. I nie rozumiem trochę, dlaczego tak zrobili, ale no, zapakowali każdy patyk do osobnego worka. Także tu jest pierwszy. Jak już mówiłem, ich jest 5, także szukamy dalej. Tu jest drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. 5 patyków w osobnych workach. Nie żeby było, że ja chciałem tak marnować worki, to nie był mój pomysł, żeby one tak były zapakowane. Nie spodziewałem się, że tak będzie. Tam gdzieś nigdzie nie zaznaczałem na stronie sklepu internetowego, wyślijcie mi to w osobnych workach. Dobra, jak już są, to niech takie są. Co tu jest kolejne? To jest automatyczny ściągacz izolacji. Zobaczcie teraz powiększenie. On jest... w sumie niezbędny, żeby pociąć przewody i ściągnąć ich izolację i je lutować, bo tutaj będziemy lutować przewody do LEDów. Więc użycie takiego narzędzia jest konieczne, żeby też jakby w sumie jakby zwykłymi nożyczkami ściągać izolację. Niby też się da, ale wtedy przy jakichś bardzo cienkich przewodach można też pocienić drucik i wtedy on będzie cieńszy niż jest niezbędny do przesyłania odpowiedniego natężenia prądu, więc lepiej używać takiego narzędzia. Ja teraz odpakuję. Tak wygląda. Zobaczcie zbliżenie. Jakoś tak widać, że ono jest jakoś brudne tutaj, tam gdzie ma skalę widoczną. Dziwne, ciekawe, czy to było już kiedyś przez kogoś używane może? Przez jakiegoś Chińczyka tam na produkcji? Nie wiem. Kolejna rzecz w tym pudełku to są przewody. Przewody połączeniowe, kolorowe, 20 cm długości. Ich tu jest kilka paczek, bo one są w różnych rodzajach, z różnymi końcówkami. To jest jedna paczka takich przewodów. Tutaj druga paczka przewodów. I tu trzecia jest krótszych, 10-centymetrowych. Bo one mają akurat dwie różne końcówki. Są z takimi samymi z dwóch stron, są z takimi samymi z dwóch stron. 3 takie paczki przewodów.
To jest lutownica 100-watowa. Wiem, że stacja lutownicza jest lepsza i że prędzej czy później pojawi się komentarz, dlaczego nie kupiłem stacji lutowniczej. Uprzedzając pytanie, już odpowiadam. Miałem mały budżet, a lutownicę potrzebuję do jednego projektu i nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek później będę ją potrzebował. Chodzi tylko o lutowanie przewodów do pasków LEDów. Może dopiero za parę miesięcy będę miał jakiś kolejny pomysł. Także to jest jakaś dość tania chińska lutownica. Tutaj, jak teraz możecie zobaczyć na opakowaniu, są jakieś napisy zapewniające nas o wysokiej jakości tej lutownicy. Wątpię w to, to jest jakaś po prostu tania chińszczyzna, ale powinna być wystarczająca do tego projektu. Kabel HDMI, mikro HDMI porządnej jakości z wypukłym logo Raspberry. Tanie chińskie kable mikro HDMI szybko się rozpadają, więc wybrałem parę złotych droższy. Służy on do podłączenia monitora do Raspberry Pi i jest to niezbędne podczas instalacji Linuxa, później już takiego kabla się nie używa. To jednak nie oznacza, że kabel będzie leżał na półce pokryty kurzem. O nie, nie. Będzie nim podłączony aparat do Camlinka. Ale to pewnie za kilka miesięcy albo nawet w przyszłym roku będzie Camlink. Jak już powiedziałem o kablu do Raspberry Pi, no to musi być i Raspberry Pi. Najważniejsza i najdroższa część, najdroższa rzecz w tym pudełku. To jest Raspberry Pi 4B w wersji z 4 GB RAM-u. Zobaczcie teraz pudełko z bliska. No to jak jest Raspberry Pi, musi być zasilacz do Raspberry Pi. Jest to oficjalny zasilacz do Raspberry Pi na USB-C z napięciem, z napięciem, wiadomo, 5V, bo to USB, z natężeniem maksymalnie 3A. Otwórzmy go sobie, zobaczmy jak wygląda w środku. Do Raspberry Pi można by użyć jakiegokolwiek zasilacza na USB-C od smartfona. Jak ktoś ma już w domu smartfon na USB-C, no to ma raczej do niego ładowarkę, to można by taką użyć. Też będzie pasować, ale ja nie mam smartfona na USB-C. Ja mam na micro USB i nie miałem w domu żadnej ładowarki na USB-C, dlatego musiałem jakąś kupić. No to wybrałem oficjalną do Raspberry. Wydaje mi się, że będzie lepszej jakości niż jakaś tania chińszczyzna, a nie była taka droga. Myślę, że na jakiejś taniej chińszczyźnie można by oszczędzić, nie wiem, 5 zł, a mogłaby się spalić po tygodniu, dlatego no, lepiej wybrać wersję oryginalną. Co tu jeszcze takiego ciekawego jest? Rurki termokurczliwe, czerwone, jak widać, to jest na etykiecie jest napisane. Rurki termokurczliwe 2,4, kurczące się do 1,2 mm, 10 sztuk, czerwone. To się nakłada na kable, jak się obcina izolację z końcówek kabli, się lutuje i potem się nakłada na kable takie rurki, żeby nie było zwarcia pomiędzy kablami, jak są blisko siebie lutowane. A właśnie w LEDach będzie tak kilka kabli lutowanych koło siebie. Cena lutownicza, to jest taka na szpulce. Taka dość ciężka, to wygląda na taką małą szpulkę, waży 100 gram. Kolejne kable. To jest zestaw przewodów 15-centymetrowych, aż 100 sztuk. A taka mała wiązka, nie widać, tak niepozorna, a tu aż 100 sztuk kabli. Przewodów, przepraszam. Którzy się będą czepiać, że kable to się montuje pod ziemią, a takie na wierzchu to są przewody. Także widzę na etykietce przewody. Tutaj jest płytka stykowa, zwana też czasem płytka prototypowa, w którą się wpina kable i testuje jakieś różne połączenia. Ma 170 otworów. Taka dość malutka, ale nie będzie jej potrzebna do niczego większa, więc taka wystarczy. Taka dość tania za parę złotych. Tutaj są diody prostownicze, wytrzymujące maksymalnie 3 ampery oraz napięcie 800 V. Znaczy napięcie 800 V nigdzie w domu nie mam, ale zazwyczaj są, nie ma, nie wiem, diod do niższego napięcia, są takie diody prostownicze. Jakbyście nie znali, nie wiedzieli, do czego służą diody prostownicze, no bo słowo dioda może się wam kojarzyć z diodami LED, no i
no i słusznie, takie są najpopularniejsze i takie się wszędzie widzi. Diody prostownicze to są takie części elektroniczne, które przepuszczają prąd tylko w jednym kierunku. W sensie prąd, który płynie w tą stronę, będzie przepuszczony, a jeśli źródło prądu jest po tej stronie, tej odwrotnej, to nie przejdzie w drugą stronę, więc można tym na przykład zabezpieczyć jakieś urządzenie elektroniczne przed dopływem prądu w nieprawidłową stronę. Do tego zastosowania, jak podałem, można użyć transoptorów, ale dioda prostownicza ma też drugie zastosowanie. Jakby ktoś chciał zbudować własny zasilacz, to tam robi się taki mostek czterech diod. Ja akurat własnego zasilacza nie planuję robić, ale pewne zastosowania dla tych diod mam. Kondensatory to kolejna część. To są kondensatory THT, czyli do montażu przewlekanego na płytce uniwersalnej na przykład można zamontować. O pojemności elektrycznej 1000 mikrofaradów. Z maksymalnym napięciem 25V, jest ich tutaj 5 sztuk w woreczku. Nie było sprzedawanych na sztuki, było tylko po 5 sztuk, no bo to takie dość tanie nie urządzenia, tylko części. Cały ten zestaw kosztował około złotówkę, nie wiem, 2 złote? Coś pomiędzy złotówką a 2 złote, więc nie dziwne, że nie sprzedają ich na sztuki, tylko po kilka sztuk. Tu jest bardzo ciekawy element, który jest w dużym woreczku, sam jest bardzo mały. To jest konwerter napięć, najmniejsza rzecz z tego wszystkiego. Jak ją widziałem na zdjęciu, myślałem, że to będzie większe. Zobaczcie, jakie to jest strasznie małe. Tutaj z daleka nie widać, pokażę wam na zbliżonym zdjęciu. To teraz widzicie. Jest tutaj 12 wejść. Jejku, jakie to jest malutkie. Do czego się używa takiego konwertera napięć? Czy tam... Co się niektórzy mówią, konwerter poziomów logicznych. Otóż wyjścia z Raspberry Pi mają napięcie, wyjścia GPIO mają napięcie 3,3 V, a wejście nadane w pasku LEDów WS2812B ma napięcie 5 V. No i to jedno z drugim nie pasuje, jak widzicie. Więc do takiego konwertera napięć z jednej strony podłącza się kabelki od Raspberry Pi z napięciem 3,3 V, a z drugiej strony na wyjściu jest 5 V. Znaczy po podłączeniu oczywiście z tej strony zasilacza z 5 V. On też może służyć do przekształcenia napięcia na inne poziomy, chyba z 5 na 7, coś takiego. Ma kilka różnych trybów działania. W każdym razie ja będę potrzebował 3,3 na 5 V i ten tryb na pewno jest tu obsługiwany. Kolejna rzecz to jest alkohol izopropylowy. Alkohol izopropylowy na pewno znacie z różnych filmików, gdzie jest przedstawione składanie komputera. Zawsze jak ktoś składa komputer, montuje chłodzenie na procesorze, to taki procesor przed nałożeniem pasty termoprzewodzącej czyści alkoholem izopropylowym. I to właśnie jest ten alkohol izopropylowy w butelce 100 ml. Butelek litrowych akurat nie było wtedy w sklepie. Szukałem w kilku różnych sklepach internetowych. To są butelki litrowe, bo butelka litrowa wychodzi tam trochę taniej. W tym przypadku akurat byłaby jakieś 30% tańsza butelka litrowa niż 10 butelek takich, ale aż tyle akurat litr bym nie potrzebował i tak, ale nie było za bardzo większych butelek. Ciekawe, czy to ma jakiś związek z używaniem ich do dezynfekcji. Nie, może ludzie używają tego do dezynfekcji i wszystkie wykupili. To jest karta micro SD, 32 GB potrzebna do Raspberry, bo Raspberry nie ma żadnej pamięci wbudowanej i żeby zainstalować tam Linuxa, jakiekolwiek programy przechowywać, to trzeba używać karty micro SD. Jest tam slot na kartę micro SD na odwrocie płytki Raspberry. Tutaj w takim szarym pudełku, już akurat nie w worku, wszystko prawie do worków pakuję, ma tu do szarego pudełka. Tu jest zasilacz, a z tej strony nie pokażę, bo jest jakaś ulotka, mi się wysypie. A dobra, niech jest. Jest łączna ulotka, nie, instrukcja akurat, instrukcja, dobra. Nawet jest napisane, jakie grubości kabla trzeba do tego podłączyć. Spoko. W zależności od różnego obciążenia. No i to jest ten zasilacz. To jest zasilacz z 240 V napięcia zmiennego, czyli z napięcia z gniazdka na 5 V przekształca z maksymalnym obciążeniem 10 A. Do czego to się używa? Do pasków LEDów oczywiście, do zasilania większych pasków LEDów.
Jak jest kilka LEDów na pasku, można je zasilić bezpośrednio z Raspberry Pi, ale jednometrowego paska, na którym są 144 LEDy, Raspberry Pi nie uciągnie, więc potrzeba takiego zewnętrznego zasilacza 5-woltowego. Ale on ma ogromny kondensator w środku. Na 100 mikrofaradów. To jest jakiś chiński zasilacz, ale mam nadzieję, że nie wybuchnie jak chińskie ładowarki do iPhone'ów. Były chyba takie kiedyś chińskie ładowarki do iPhone'ów, które się zapalały. Samozapłon następował tych ładowarek. Została nam ostatnia rzecz w tym pudełku. I to jest takie płaskie pudełko, które tak przechoczę, jak począśniemy. Tutaj jest obudowa do Raspberry Pi 4B z wentylatorem. No, zapytacie, jak obudowa, ale taka płaska. Też sobie, najpierw się zastanawiałem, jak to widziałem to pudełko, bo już wcześniej nie otwierałem. Dlaczego obudowa jest taka płaska? No bo ona jest w częściach, do złożenia samemu. Odpakujmy sobie to pudełko. Pamiętam, że ktoś na czacie na streamie mi doradził, żeby wybrać obudowę z wentylatorem koniecznie. No i taką wybrałem. Widać tutaj takie plastikowe płytki do złożenia, skręcania śrubkami samemu. Jedna jest przeroczysta, ta na górę. No i woreczek, w którym jest pełno śrubek o różnej długości, nakrętki i wentylator z dołączonym na stałe przewodem do podpięcia w dwa piny GPIO. Czas na drugie pudełko, które jest mniejsze i jakieś 5 razy lżejsze z drugiego sklepu. Zamówiłem parę rzeczy w innym sklepie, bo nie wszystko było w jednym. To oczywiście ma pewną wadę, bo trzeba było dwa razy płacić za przesyłkę. Ale cóż zrobić? O, wypełnione piankami, ale fajnie. Takimi piankami w kształcie litery S. Nie spodziewałem się tego. Drugie pudełko nie było niczym wypełniane. Ale nie dziwnego, było pełne różnych rzeczy. O, faktura jest dołączona. Spoko. Nie wiem, czy tam jest napisane. Może jest, nie wiem. W każdym razie w tym pudełku jest bardzo mało rzeczy. Jest woltomierz. Multimetr. Nie jest sam woltomierz, ale on ma mnóstwo też innych funkcji poza mierzeniem voltu, więc trudno go nazwać woltomierzem. Multimetr. Multimetr marki UNITUT33+. Który to jest zasilany na baterie, na dwie baterie AA. W tamtym sklepie, gdzie zamawiałem większość rzeczy z tego, całe to duże pudełko, był bardzo podobny multimetr, który z zewnątrz wygląda praktycznie identycznie, ma te same funkcje, tylko był zasilany taką płaską baterią 9-woltową, taką o podstawie prostokąta. I ta bateria jest strasznie droga i nie ma w wersji, nie ma akumulatorków takich w takiej formie. A do tego można włożyć dwa akumulatorki AA. Przepraszam, dwa akumulatorki AAA. Akurat mam takie w domu. Więc to była dużo lepsza opcja. No, poza tym ten jest sporo nowszy. Tamta wersja na 9V to była chyba sprzed jakichś 5, może nawet 10 lat. A ten to jest jakaś taka najnowsza wersja. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. W sumie działa tak samo, ale jego główną zaletą jest względem tamtego multimetru, że nie trzeba dokupować drogich baterii, które tylko tamte się zużyją. Tylko można używać baterii ładowanych. O, tu jakieś dwa zestawy kabelków są. Tu te grube, standardowe kable pomiarowe. A tu jakiś taki bardzo cieniutki. Tu miał być jakiś kabel do pomiaru temperatury dołączony. To widocznie jest ten. Taki cieniutki. Zobaczcie z bliska. Jest sam termometr, czy to jest raczej nazwane termoparą. Jest na końcu tego przewodu.
owinięty taką czarną termokurczką. I on jest malutki, taki punkcik jeden właściwie. Ciekawe. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać, że to będzie takie małe. I pod tymi wszystkimi piankami są LEDy w woreczku. Myślałem, że w jakimś opakowaniu... Kiedyś widziałem na AliExpressie, czy tam na Alibabie, że LEDy były pakowane w takie czarne worki antyelektrostatyczne. Tu są w zwykłym woreczku strunowym. To są LEDy, jak już chyba wcześniej coś powiedziałem o nich, WS2812B, 1 metr, 144 diody. Trzecia rzecz i ostatnia w tym pudełku to są złącze. Tu jest 12 sztuk takich 4-pinowych złączy. Po co mi złącza, zapytacie? A to po to, że te LEDy będą pocięte, lutowane i połączone w takie około 9 modułów. Jeszcze nie powiem w jakim kształcie, co one będą przedstawiać, ale w każdym razie będą w kilka osobnych modułów, które będzie można zamieniać kolejnością, między sobą dowolnie łączyć w dowolne kształty. I każdy z tych modułów będzie miał 4 wyprowadzenia w formie takiego złącza. Dlaczego 4? Bo jest napięcie, czyli złącze nazwane VDC, masa, wejście danych i wyjście danych. To była już ostatnia rzecz przedstawiona w tym odcinku. Ostatnia w tym pudełku. Chyba, że jeszcze chcecie zobaczyć pianki styropianowe. Tak wyglądają, nie, jak ich akurat nie zamawiałem. One są jako wypełniacz pudełka. Żeby się nie potupło, jakby kurierzy rzucali paczkami. Jeśli spodobał Cię taki unboxing, zostaw łapkę w górę. W przyszłym miesiącu, czyli... Zależnie jak to oglądasz, to różny miesiąc może być dla Ciebie przyszłym miesiącem. Także w przyszłym miesiącu podania tego filmu, czyli we wrześniu, planuję opublikować odcinek ze składania urządzenia i prezentacji już gotowego urządzenia zrobionego z tego wszystkiego. Subskrybuj kanał, jeśli nie chcesz przegapić tego odcinka, jak i wielu innych odcinków technologicznych oraz finansowych. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w następny piątek o 16:00. Tylko to nie będzie ten odcinek jeszcze ze składania, tylko jakiś technologiczny po prostu. Do zobaczenia.